Takie coś mam. I zrobimy z tego zabudowę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bez planu, na żywioł jedziemy. A zabudowę jebniemy sobie tutaj. Czyli remont garażu, warsztatu, ciąg dalszy. Sezon pierwszy, odcinek drugi. Jedziemy. Tak to ogólnie wygląda. Ładny kurwa hardcore. I ja pierdolę, wszystko na środek. Z tego będę robił zabudowę. Uwaga, uwaga. Pierwszy już jest. I spawam, kurwa, mam kątowniki. Mam kątowniki do kręcenia, ale co kątownikiem, to kątownikiem. Co przyspawać, to przyspawać. Tam też pospawałem. O, tutaj. Na dole sobie wyrysowałem. Laserkiem kątowym. Wyznaczyłem. I laserem normalnym. Boszem, czyli nie ma lipy. Jedziemy dalej. No i takie coś. Powoli powstaje. No zostało mi już mało materiału. Będę musiał coś czarować, kurwa, żeby to dokończyć. Coś tam będę musiał rzeźbić. Chyba spawać z dwóch, bo odpady mi zostały. Spawać z dwóch jednego na boczki. Zobaczymy. Tak to wychodzi. Teraz płyty chyba muszę jakoś kręcić, nie docinać. Na tył chyba dam tamtą ze ściany. Pofalowało sukę. No i muszę później wykorzystać. Najprawdopodobniej na to. Chciałbym powiedzieć, że regał jest ukończony. No ale nie, ma, nie da się tego powiedzieć o takim stanie. Jeden wielki syf. No ale ja wiem w sumie, gdzie co jest, więc tam mi to nie przeszkadza zbytnio. Myślę, że będę go przerabiał jeszcze. Myślę, że to jest jeszcze, to nie jest jeszcze efekt końcowy. Bo jak tutaj mamy skrzynkę, to chyba chciałbym tą wysokość po prostu, tą półkę usunąć i tam wierzyć po prostu takimi właśnie skrzynkami. Skrzynki takie puste już, nie takie pełne jak tą mam, bo to też się mija z celem, ale to inny film. No i te wszystkie rzeczy myślę, że powkładać. Powkładać do tego, do takich szafek i sobie po prostu je wyciągać i wkładać. Myślę, że to będzie jakieś tam wyjście. Tak raczej będę chciał zrobić, zobaczymy jak to wyjdzie. Na chwilę obecną z regału korzystam. Nie jest skończony jeszcze, bo oczywiście prąd, elektryka też inny film. Elektryka wygląda tak i tak i w zasadzie tak, bo to jak sobie tutaj włączymy, to nam się będzie zapalało, światła nam się tutaj zapalą. A nic, ja kończę ten odcinek. Jak dla mnie jest ok, mi się podoba. Ja jestem zadowolony, a to przecież ja tutaj mam działać.
Więc moje zadowolenie tutaj liczy się najbardziej. Ja wiem, jak to wygląda. Też mam przecież oczy. Widzę. Natomiast na chwilę obecną regał spełnia swoje zadanie i mi to wystarczy. Wiem, że będzie hejt, że może być hejt. No ale on jest jeszcze w fazie produkcji. Może jakieś drzwi byśmy tutaj dali, może jakieś no te szafki tam na dole, te takie wjeżdżane zrobimy coś a la to. No to jest jeszcze w fazie produkcji. Tam jest po tej stronie w ogóle syf. No ale ja się odnajduję, mi to pasuje, ja jestem zadowolony. Też trzeba rozróżnić zadowolony a dumny. To są kurwa dwie różne kwestie. Zadowolenie jednak jest, no. Myślę, że jak miałbym sobie powiedzieć złota rączka, no to jest złoto, jest srebro i jest jeszcze brąz. A potem na przykład możemy dać drewno. To tak, ten regał zaliczyłbym coś pomiędzy drewnem a brązem. Nie, drewnem a brązem, dokładnie, drewnem a brązem. Ważne, żeby było zabawnie. Na razie uznajmy po prostu, że regał jest po prostu jeszcze w fazie produkcji.